uczniowie i uczennice, dzisiaj spotykamy się tutaj na tej naszej hali sportowej w takim celu, abyście usłyszeli kilka bardzo ważnych informacji dotyczących bezpiecznych wakacji. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybyłych gości oraz organizatora Ryszarda Krzemińskiego. Wielkie, wielkie brawa. Dowiecie się wielu, wielu bardzo ważnych informacji, tak jak już wcześniej wspomniałem, żeby bezpiecznie spędzić wakacje. Chciałbym teraz oddać głos organizatorowi Ryszardowi Krzemińskiemu. Dziękuję bardzo. Witam bardzo i też bezpiecznie wakacje i zapraszam przedstawicieli służb do Bajgłosu. Na początek Komenda Powiatowa Policji Nowe Miasto. Jarna Łomińska, jestem dzielnicową na terenie gminy Kurzętnik. Pewnie z większością się znamy, kojarzymy. Przejeżdżam bardzo często po Was trzej szkoły, mijamy się. Zresztą często tutaj biorę udział w konkursach, gdzie bierzecie udział w pogadankach. Tym razem wakacje się zbliżają, pewnie czas oczekiwany bardzo długo przez Was. Czas taki, żeby było Wam fajnie, bezpiecznie, dlatego spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby Wam przedstawić kilka takich podstawowych zasad bezpieczeństwa, żebyście mogli wrócić we wrześniu w takim samym składzie, żeby nic nikomu się nie stało. Najwięcej czasu na pewno będziecie spędzać nad wodą, bo to jest takie podstawowe miejsce, gdzie zawsze Was widuję w czasie tych wakacji, ale o wodzie mówić tym razem nie będę, bo mamy do tego odpowiednich przedstawicieli. Ja może powiem krótko o bezpieczeństwie w sieci, bo w Waszym wieku wiem, że jest to temat taki na topie, bo macie pełno tych portali społecznościowych, jakieś TikToki, Messengery, nie wiem, Facebooki. Co tam jeszcze jest? Instagram? Co jeszcze? YouTube. No to pewnie ja nawet nie znam. Słuchajcie, pamiętajcie, co dodajecie do sieci, tak? Jakie informacje tam wklejacie, czy jakieś zdjęcia, nie utrzymujcie kontaktów z osobami, których nie znacie, nie podejmujcie żadnych znajomości nowych, nie wiecie nigdy, kto siedzi po drugiej stronie komputera, tak? Co ma na myśli ta osoba? Nie podawajcie żadnych swoich danych szczegółowych, żadnych danych osobowych, nie wiem, numeru konta, danych adresowych, tak? Generalnie, jeżeli osoby nie znacie, nie wiecie, z kim piszecie, nie podawajcie żadnych informacji, tak? Pamiętajcie, żeby nie wchodzić w różnego rodzaju pliki, które przychodzą, czy jakieś linki, jakieś paczki, no jest tego mnóstwo, mamy dziennie naprawdę dużo zgłoszeń i przyjmowanych zawiadomień odnośnie oszustwa przez właśnie przede wszystkim Messengera. Nie wchodźcie w żadne kompletnie linki, które wy nie znacie, tak? Też bym prosiła, żebyście nie utwarzali żadnych grup między sobą, takich, gdzie obrażacie na przykład inne osoby, tak? Nie musicie się lubić i przyjaźnić, nie wiadomo jak, ale szanujcie siebie nawzajem, tak? Często ubliżacie jakieś tam koleżance, koledze, na kogoś tam się uprzecie, bo ktoś jest, nie wiem, biedniejszy, czegoś tam nie ma, uśmiewacie się z tych osób, bo też mam również takie zgłoszenia jako dzielnicowa, to proszę Was tylko o to, żebyście szanowali się nawzajem i nie róbcie komuś tego, co dla Was nie byłoby miłe, tak? Kolejna sprawa, bezpieczeństwo na drodze. Też bardzo ważna dla mnie sytuacja, bo widzę, jak przechodzicie przez ulicę, przez drogę, telefon Wam się po prostu nie odrywa od oczu. Przechodzicie tak, nie patrzycie na nic. To, że macie pierwszeństwo podczas przejścia dla pieszych, nie zwalnia Was z odpowiedzialności tak samo. Musicie się rozglądać, patrzeć, uważać, czy nie nadjeżdża żaden pojazd. Wiadomo, że my jako kierujący musimy dla Was szczególną uwagę zwracać, tak? I ustępować Wam tego pierwszeństwa, tylko nie zawsze nam to umożliwiacie, tak? Macie często słuchawki na uszach, telefon, rozmawiacie przez telefon. W tej chwili to, że macie pierwszeństwo, to pamiętajcie, że też jest zakaz przechodzenia przez ulicę ze słuchawkami na uszach, żebyście rozmawiali przez telefon podczas przechodzenia przez przejście, czy również no, przechodzicie i patrzycie tam na Facebooka, czy ktoś coś tam nowego nie da. Pamiętajcie, że życie macie tylko
jedno i od Was przede wszystkim zależy, jak długo one będzie trwały, tak? Bo czasami na tych przejściach mamy wiele zdarzeń i nie zawsze jest to wina kierujących. Kolejna kwestia, zbliżają się żniwa i wiem, że Wy często czy nie uczestniczycie w nich, tak? Pamiętajcie, że jesteście osobami nieletnimi i pod żadnym pozorem nie możecie kierować żadnymi pojazdami rolniczymi, mechanicznymi, czy to na polu tylko, czy gdziekolwiek, tak? Możecie pomagać w pracach na polu, jak najbardziej, nie mówię, że nie. Nawet fajnie, jak pomagacie, bo już macie dwie zdrowe ręce i fajnie, że gdzieś tam się angażujecie w pomoc rodzicom, wujkowi, kuzynowi, czy komukolwiek, ale nie w sposób, gdzie stwarzacie zagrożenie i dla kogoś i dla innych, tak? Nie możecie kierować takimi pojazdami i nie chciałabym kogokolwiek z Was spotkać podczas mojej służby, że kieruję, nie wiem, ciągnikiem, kombajnem, czy czymkolwiek. Obok jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, tak? Też te młodsze osoby, pamiętajcie, jeżeli ktoś kieruje takim dużym sprzętem, kombajnem, ciągnikiem, jest to ogromny sprzęt, waży kilka ton, są takie miejsca, które w ogóle kierujący może nie zauważyć Was, jeżeli schowacie się, nie wiem, za jakiś belem czy za koło, może, tak? Jest bardzo dużo też zdarzeń, bardzo dużo wypadków, często i śmiertelnych, tak? Także ja Wam życzę bezpiecznych przede wszystkim wakacji, zdrowych, fajnych, wesołych, ale żebyśmy spotkali się we wrześniu w takim samym gronie. Także ja dziękuję bardzo i bezpiecznych wakacji. Dziękuję bardzo i zapraszam przedstawiciela Wodnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Dobry wszystkim, ja się przedstawię, jestem Sokołowski, kierownik elektroniczny drużyny WOP. Dziękuję za zaproszenie pana Ryszarda, dyrektor szkoły, w trzech zdaniach powiem, jak bezpiecznie odpocząć na wakacjach, jak bezpiecznie odpoczywać nad zbiornikami wodnymi, otwartymi, które to morze, jeziora. Jak bezpiecznie z tego korzystać, jeżeli komu też się z Was nic nie stało. Wchodzimy na plażę, co pierwsze robimy, może ktoś mi podpowie tutaj. Kolega się wyrywa. To ja powiem. Patrzymy, jaka jest flaga. Flaga biała, wchodzimy na kąpielisko, patrzymy, czy jest służba ratownicza, czy przeważnie służba ratownicza pełni służbę od 10 do 18. Numer do WOP-u 100-100, jakby coś się działo na wodzie, jakieś nieszczęście. Lub telefon alarmowy 112 do wszystkich służb, myślę tutaj o policji, o straży pożarnej. O WOP-ze te służby natychmiast przyjadą, jak gdyby nam coś się na wodzie działo. Wchodzimy na plażę, patrzymy na tablicę informacyjną, tam gdzie jest napisane rybami kąpieliska. Kogo to jest kąpielisko, do kogo należy, do której służba ratownicza pełni służbę, której ratownicy mają przerwę. Flaga czerwona, oczywiście nie wchodzimy do wody, czeka nasz ratownik służby ratowniczej, pojawi się na pomoście. Na pewno tam jest nie jeden ratownik, tylko kilku ratowników tam, gdzie będę pracował. Za kilka dni będzie do ratowników 12 prawdopodobnie. Mówię tu o kompleksie na Niskim Brodzie, który został zdany w ubiegłym roku. Wchodzimy do wody. Oczywiście przed wejściem do wody trzeba się odpowiednio zanurzyć, zobaczyć temperaturę wody, składamy się, opuszczamy się, zakładamy podczas odpoczynku na plaży czapeczki, chustki, pijemy dużej ilości wody, zajmujemy się kremami, które zapobiegną przewyższaniu temperatury wody. Oczywiście pytamy się pana ratownika, czy można wybrać płak przez jezioro. Do tego jest wtedy bojka SP, którą tutaj koledzy ze straży pożarnej mają. Mogę powiedzieć ciekawości, że na takiej bojce cztery dorosłe osoby mogą się utrzymać podczas nieszczęścia na wodzie. Oczywiście używamy krzyżówek ratunkowych, które koledzy ze straży pożarnej też mają, która jest bardzo przydatna w naszej służbie. Ubieramy kapoki na sprzęcie wodnym, mówię tutaj o kajakach. Mówię o łodziach ratunkowych. Nie wstajemy, nie wiercimy się, stosujemy się do zasad zachowania się na wodzie. Kapok i kamizelka ratunkowa jest po to, żeby podczas wywrotki nie doszło do nieszczęścia i do tragedii. Oczywiście kopiemy się w miejscach dozwolonych, tam jest służba ratownicza, tam gdzie jest pomoc, tam gdzie jest ratunek.
i kąpieli się w jeziorach, w miejscach do tego niewyznaczonych, mówię o tym o rzekach, jazach i innych takich zbiornikach, tam gdzie jest grunt niesprawdzony. Kończę moją wypowiedź, wszystkim życzę udanych wakacji słonecznych, żebyśmy się spotkali za rok w samym miejscu. Dziękuję bardzo. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Miska i pracuję w Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej. Chciałabym Wam krótko dzisiaj powiedzieć, jak przede wszystkim zdrowo przeżyć te wakacje. Najważniejszą rzeczą na pewno zapobieganie chorób, jak wiecie, jest bycie rąk. Higiena prawidłowa rąk. Ponad 80% chorób właśnie przenosi się przez brudne ręce. Wszystkie przeziębienia, grypa, COVID na pewno znacie, ale też wiewiórki, wymioty niestety roznoszą się najczęściej właśnie przez brudne ręce. W czasie COVID-u była taka szeroka akcja dotycząca mycia rąk i ona tak naprawdę ciągle trwa, bo tak jak mówię, te choroby przenoszą się, bardzo dużo chorób przenosi się właśnie przez brudne ręce, aż do kamerek naszej dłoni. Wycieramy ręce nie wszyscy w jeden ręcznik, tylko powinny być to ręczniki dla waszego użytku, jeśli gdzieś jesteście na jakichś obozach lub najlepiej jednorazowego użytku ręczników. Kolejną taką ważną kwestią w kwestii zachowania zdrowia podczas wakacji jest też unikanie nadmiernego nasłonecznienia. Czyli najlepiej jakbyśmy unikali słońca w godzinach od 10, 11 do najlepiej 14 godziny. Jeśli to się nie da oczywiście, jak będziecie aktywni ten czas, powinniście mieć nakrycie głowy, ubierać się w jasne kolory, które odbijają promienie słoneczne. Nie w ciemne, które niestety przeciągają. Krótki rękawek, krótkie spodenki, kiedy jest gorąco. Powinniśmy smarować się kremami z filtrem do opalania, które uchronią naszą skórę przed właśnie tym promieniowaniem niekorzystnym ultrafioletowym. Kolejną taką kwestią to nakrycie głowy przede wszystkim. W czasie upałów, w czasie dużego nasłonecznienia powinniśmy mieć okrytą głowę. Tutaj przy udarach i konsekwencjach takiego nadmiernego nasłonecznienia powiedzą Wam, zaciemniają powiedzmy pole widzenia. Kolejną taką kwestią to są, na pewno słyszeliście, kogo można spotkać w lesie? Kleszcze. Jak uchronić się przed tymi kleszczami? Na pewno idąc do lasu powinniśmy mieć długie spodnie, długi rękaw i też wysoki buty. Często jest tak, że zanim ten kleszcz wejdzie na nasze ciało, on gdzieś dopiero po naszych ubraniach właśnie chodzi. Przychodzimy z lasu, dobrze jest obejrzeć swoje ciało, czy coś po prostu, czy jakiś kleszcz gdzieś tam się nie zagnieździ na naszym ciele. Wchodząc do lasu także należy stosować odpowiednie preparaty odstraszające zarówno one odstraszają i kleszcze najczęściej, i komary. Unikamy wysokich traw, unikamy wysokich krzewów, jeśli oczywiście się to da, żeby nie narazić się na to, że ten kleszcz na nas wejdzie. To jest jeszcze ważne, jeśli chodzi o kleszcze, można się zarazić takimi chorobami jak kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. Jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, mamy szczepienia, jeśli chodzi, i właśnie te szczepienia już to są w gestii waszej, ale przede wszystkim waszych rodziców. Jeśli ktoś ma ochotę, może zawsze do ośrodka zdrowia się udać i zaszczepić. Jeśli jakieś objawy, byście zauważyli, po ukończeniu kleszcza było to na przykład 2 tygodnie temu, ale objawy się pojawiają. Warto udać się do lekarza, żeby lekarz zawsze sprawdził, czy to właśnie nie jest objaw niestety związany po ukończeniu kleszcze. Z mojej strony to już by było wszystko. Życzę Wam udanej wakacji, przede wszystkim zdrowych i żebyście wrócili w pełnym komplecie we wrześniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani przedstawicielki Zakładu Opieki Zdrowotnej Kurenki. Witam Was serdecznie. Jestem Wilenia Cami, Ośrodka Zdrowia w Kurzetniku. Na pewno czekacie już na te wasze uprawione wakacje, ale ważne jest to, żeby wakacje były
szczęśliwe, muszą być bezpieczne. I dlatego jest parę takich ważnych zasad. Pierwsza zasada to są płyny. Najlepszym płynem oczywiście jest woda, nie gazowana, nie słodzona, nie energy drinki. Mamy teraz coraz więcej przypadków młodzieży, która trafia do nas z zaburzeniami oddechu, z zaburzeniami serca. Dlatego naprawdę prosimy, szczególnie dni upalne, przestrzegajcie się od tych napoi, naprawdę wypijajcie jak najwięcej wody, ale nie płynów takich tutaj, które działają negatywnie na wasze zdrowie. Nakrycie głowy, tak? Nakrywamy głowę w dni słoneczne. Nieprzestrzeganie tej zasady tutaj może powodować udarem słonecznym. Objawia się to najczęściej bóle głowy, niepokoje, rozdrażnienie, pojawiają się mdłości, wymioty, czasami też drgawki, a nawet utrata przytomności. W takiej sytuacji taką osobę jak najszybciej bierzemy w cień, tak? Ściągamy tutaj z tego słońca. Pozycja półsiedząca. I teraz tak, staramy się ochłonić ciało, ale nie w sposób nagły, czyli nie skakujemy do zimnej wody, tylko bierzemy okłady, zimne okłady i nakładamy na głowę, na ciało, żeby temperatura powoli spadała w dół. Przynajmniej przez 5-10 minut do ustania krwawienia. W tym czasie staramy oddychać się przez usta. Możemy również zastosować zimny kompres na czoło i okolice karku. Następnym zakrzykiem może być skręcenie, zwichnięcie lub stłuczenie. W takich przypadkach należy przestać ruszać częścią ciała, która jest narażona, która jest obciążona. Przykładać w to miejsce lód i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Skaleczenia mniejsze rany przebywamy bieżącą wodą i zakładamy sterylny opatrunek, nie dotykając rany. Tak? Z naszej strony to wszystko. Życzymy Wam zdrowych, udanych wakacji. Dziękuję bardzo panu przedstawicielowi Nadeki Kłapełnika. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Karola Kubert, jestem strażnikiem leśnym w Radzie Brodnica. W ogóle słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale ja słyszałem, że wakacje zaczynają się dopiero 1 sierpnia. Żartowałem. Słuchajcie, troszeczkę Wam spróbuję opowiedzieć o bezpieczeństwie w lesie. Tak jak wcześniej tutaj Pani powiedziała, wiadomo, że musimy do lasu iść w długich spodniach, w butach ponad kostkę, w długim rękawie, z tego względu właśnie na te nieszczęśliwe kleszcze, komary, również żmija cyzakowata też może stanowić jakieś zagrożenie, ale bądźcie spokojni, bo jeżeli nie będziecie takiego zwierzęcia drażnić, to na pewno Wam krzywdy nie zrobi. Z pewnością każdy z Was ma telefon komórkowy, prawda? Czy są takie osoby, które nie mają telefonu? No macie telefony czy nie? No właśnie. I pewnie zawsze naładowany jest telefon, tak? No to słuchajcie, idąc do lasu, postarajcie się, żeby taki telefon był jednak naładowany. Bo ponieważ gdy dojdzie do takiej sytuacji, że zagubicie się w lesie, u nas są tak zwane słupki oddziałowe i na tych słupkach są opisane numery oddziału. I jeżeli zagubicie się i taki słupek odnajdziecie, a na pewno odnajdziecie, no to wykonacie numer telefonu, jaki? 112, bardzo dobrze. Odpowiednie służby na pewno Was odnajdą i nikomu nic złego się nie stanie. Słuchajcie, idąc do lasu, nie wolno nam wszystkim wchodzić w uprawy leśne, które mają wysokość do 4 metrów. Nie wchodzimy w takie uprawy. A powiedzcie mi, czy wolno rozpalać ogień na siebie?
100 metrów od lasu słyszę, bardzo dobrze. Chyba podsłuchiwałeś wcześniej, co, czy nie? Tak, zgadza się. Nie wolno używać otwartego ognia w obrębie 100 metrów od lasu przez okres całoroczny. Powiedzcie mi, czy można puszczać psa luzem w lesie? No nie można, pewnie, że nie można. Ze względu na bezpieczeństwo waszego pupila, jak i również innych użytkowników i sympatyków lasu. Jeśli chodzi o nocowanie w lesie, jeśli chodzi o biwakowanie, rozkładanie różnego rodzaju namiotów, namioty rozkładamy tylko i wyłącznie na polach biwakowych. W lesie, no niestety, takie rzeczy robić nie można. Jeśli chodzi o kleszcze, komary, myszki, również tak jak pani wcześniej wspomniała, dobrze jest zabrać ze sobą jakiś odstraszacz, jakieś repelenty, na pewno wam w tej kwestii pomogą. Jak wrócicie z lasu, to jeszcze dopowiem, warto wziąć kąpiel, najlepiej prysznic, żeby takie stworzenia z siebie po prostu zmyć. No myślę, że na tą chwilę to wszystko. Życzę wam, kochani, bezpiecznych przede wszystkim, spokojnych i radosnych wakacji. Oczywiście wakacje zaczynają się już niedługo, nie w sierpniu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również nawiązać do bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, gdzie często podróżujecie na wakacje pociągami, często korzystacie z kolei, z jej usług i wtedy pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy, że każdy zakup biletu jest akceptacją regulaminu na nieobowiązującego, do którego powinniście się stosować. Są tam wskazane wszystkie prawa, obowiązki, zasady zachowania się i kolejną służbą, którą my wam przedstawiamy, jesteśmy od zabezpieczenia obszaru kolejowego, od dbania zachowanie przepisów porządkowych, ochrony życia, zdrowia i mienia na obszarze kolejowym. W razie czego możecie do nas zadzwonić, my również udzielimy wam pomocy i wsparcia. Również kontaktując się przez ogólnopolski numer alarmowy 112. Przywieźliśmy dzisiaj do was sprzęt, ponieważ okres letni to jest też okres wzmożonych imprez plenerowych, gdzie uczestnicy przemieszczają się koleją w dużych zorganizowanych grupach, które są również kolejne typy pociągów, specjalne, które zabezpieczamy wspólnie z przedstawicielami innych formacji i do tego celu używamy odzieży również obronnej, kamizelek, tarczy ochronnych, kasków. Co pani bym chciała jeszcze przypomnieć, to o tym, że kreujecie bezpieczeństwo wy, my wam pomagamy, ale wasza świadomość, poziom bezpieczeństwa zależy od was. Wspomnę jeszcze o przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie będziecie je pokonywać podczas podróży samochodem. Jeżeli samochód wam się pomiędzy zatorami przejazdu. Pamiętajcie, że jest, byłam już u was wcześniej, także na pewno pamiętacie. Jest akcja żółta naklejka, na której wskazany jest 9-cyfrowy numer wskazujący, jaka to jest linia kolejowa, ponieważ każda linia kolejowa ma swój numer oraz jej kilometraż. Także pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. Życzę wam udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję. Przedstawiciel jednostki wojskowej Gorznica. Dzień dobry, panowie Marcin Tomczyk, jednostka wojskowa Szpitalnicza. Ja tylko przekażę parę informacji odnośnie materiałów niebezpiecznych, które możemy znaleźć podczas naszych wycieczek i odrobów wieszczych. Tutaj kolega myślę przekaże zdjęcia, jak te przykładowe materiały niebezpieczne wyglądają. Co należy zrobić, kiedy taką uchwałę znajdziemy? Pierwsze co? Czego nie możemy robić? Nie możemy tego podnosić, przednosić, dokonywać jakiejś manipulacji przy tym. Następnie, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy oddalić się tego miejsca, powiadomić osoby, które są w pobliżu tego miejsca o zagrożeniu. Następnie, powiadomić, zadzwonić numer alarmowy na 112,
powiadomić, co znaleźliśmy, ile tego znaleźliśmy. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich uczniów szkoły. Przyjechali do Was z zakładu karnego w Iławie, już tutaj Pan wspomniał. Ja nazywam się major Mateusz Sopa, kolega kapitan Grzegorz Szybiński. Pracujemy w zakładzie karnym w Iławie. Wyszli na prostą życie, czyli stali się lepszymi ludźmi. Chcielibyśmy, żebyście w czasie wakacji byli przy dorosłej osobie swojego rodzica, przy swojego rodzicu opiekunie prawnym. Tak, żeby nic wam się nie stało, żebyście nie mieli tego pecha, uważajcie na siebie, żeby się nie spotkali takiej osoby, która w przyszłości mogłaby popełnić takie przestępstwo i trafić do nas do zakładu karnego. My oczywiście mamy na przykład takie, mamy jedną chętną osobę, taka szybciutko, ktoś by chciał przyjść do nas? Zapraszamy. No to jedna osoba, zapraszam. Kto nam powiedział chętnie, to idzie. To są kajdanki zapinane na nogi i ręce. I taka osoba, zobaczcie, jest zapięta, zaraz zobaczycie, zapięta w takie kajdanki, skuta w kajdanki, to załóżmy, że to jest nasz posadzony, tak? No i on nie ucieknie w ten sposób, no na pewno. Poza tym jeszcze musiałby uciec z terenu zakładu karnego albo z pojazdu, który jest przewożony na przykład do lekarza albo na sprawę. Możesz się przejść kawałek. Na pewno się łatwo nie chodzi w tym. Dobrze, może wystarczy, żeby się jeszcze wrócił, wracaj do nas. Znaczy widzicie, skazany osoba, która popełniła przestępstwo, w ten sposób jest zabezpieczona, ale na wolności chodzą ludzie, którzy nie są w ten sposób zabezpieczeni. Także uważajcie na siebie w czasie tych wakacji i też w życiu codziennym, ale przede wszystkim życzę Wam z kolegą tutaj udanych wakacji. Miejcie przy sobie telefony i w lesie, i w innych miejscach, ale nie nadużywajcie ich, połóżcie i bawcie się dobrze na wakacje. Pozdrawiamy serdecznie. I zapraszam przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej do miasta. Dobra, teraz ty. Dzień dobry wszystkim. Przyjechaliśmy do Was tutaj. Widać skąd? Czy nie widać? Czy mnie słyszą? Czy nie wszyscy? Wszyscy. Wszyscy. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Was z Państwowej Straży Pożarnej. A w jakim celu? Jak myślicie? Dobra, to powiedz mi na końcu, czy w zeszłym roku usłyszałeś to samo? Dobra? Okej. Okay. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym z Wami porozmawiać, z Wami wszystkimi, ale słyszymy mnie, nie? Okej. Okay. Odnośnie tak naprawdę wszystkiego, bo Państwa Straż Pożarna jeździ do wielu zdarzeń, zajmujemy się wieloma rzeczami, także współpracujemy ze wszystkimi tutaj służbami, które tutaj występują, z którymi rozmawialiśmy i których Wy wysłuchaliście. Słuchajcie, przede wszystkim ja od siebie, jako rodzic, jako strażak i mając sam córki w Waszym wieku, a to się tyczy również do chłopaków. Słuchajcie, przede wszystkim jest ciepło, nie? Kąpiemy się. Ja wiem, że Wy już jesteście w takim wieku, że powiecie rodzicom, że gdzieś tam sobie idziecie, a jednak te jeziorko gdzieś tam ciągnie, nie? Z kolegami, z koleżankami. Słuchajcie, przede wszystkim powinniście sobie uświadomić to, że tak naprawdę, jeśli Wam coś się stanie, ja wiem, że ja się powtarzam, bo tak naprawdę to tłumaczę to wszystkim, pamiętajcie o tym, że jeśli Wam się coś stanie,
to komu wy wyrządzicie największą krzywdę? No widzisz? Tak, właśnie. Tą krzywdę wyrządzicie największą, nie mi, nie panom z policji, czy paniom, czy ze służby więziennej, czy tak dalej, ale własnym rodzicom. I zastanówcie się nad tym naprawdę, bo woda i ogień to są takie żywioły, które nie wybaczają błędów. I przede wszystkim wasi rodzice powinni wiedzieć jednak, gdzie wy macie zamiar się wybrać i gdzie wy będziecie. Bo uwierzcie mi, nie jest to przyjemne, jeśli my jedziemy do działań, szukamy kogoś, a ktoś szuka rodziców tej osoby, żeby ich o tym powiadomić. I o tym powinniście pamiętać przede wszystkim. Jeśli przyjdą właśnie teraz te wakacje, no bo już praktycznie się, można powiedzieć, że zaczynają, ale wasi rodzice będą najbardziej cierpieć, jeśli wam coś się stanie. Tak samo druga rzecz odnośnie lasów. Że nie palimy ognia w lesie, to już wiadomo. Że te 100 metrów, to też wiadomo. Tylko trzeba się zastanowić jeszcze, czy te 100 metrów to nie jest jakaś sucha łąka oddalona od lasu i te 100 metrów to się liczy. Bo jeśli wy pojedziecie, to ognisko będzie rozpalone, no dobrze, ugasicie. Ale te iskry nawet z tego ogniska, które polecą dalej, to one nie zawsze się rozpalą od razu. Może być tak, że po dosłownie dwóch dniach dopiero, przy przyjemnych warunkach, wybuchnie ten pożar. A druga rzecz jeszcze, jak już będziecie w tym lesie, wiadomo, nie ognisk się nie pali, nie? Ale druga rzecz, sprzątamy po sobie, nie? Nie zostawiamy śmieci, a przede wszystkim nie bójcie się zwrócić komuś uwagę, jeśli ten ktoś te śmieci zostawia. To jest takie obywatelski obowiązek moim zdaniem, że jednak każdy po sobie powinien posprzątać i ten las powinien zostawić w takim stanie, w jakim go zastał. Kolejną rzeczą jeszcze mam jedno pytanie do was. Odnośnie tutaj policjantów, bo to już przerabialiśmy. Jeździcie rowerami, nie? Kto jeździ rowerem? Na pewno dużo osób. Dobra. A przez przejście dla pieszych przejeżdżamy czy przechodzimy? O, właśnie, nie? Zdania są podzielone. Widziałaś? Co, mówisz, że przejeżdżamy? Dobra, patrz jak się wydaje. Nie. Przez przejście dla pieszych wchodzimy z rowera. Z roweru i przechodzimy. Oczywiście jeszcze miałem powiedzieć. Dobra. Teraz pokażemy wam jeszcze, jeśli my przyjeżdżamy do działań i widzimy, że ktoś na wodzie, komuś się dzieje krzywda. O, właśnie. O tym też zapomniałem, widzicie? Dobrze. Jeśli widzimy, że komuś się dzieje krzywda na wodzie, przede wszystkim wzywamy pomoc, tak? Numer jest znany. Ale co jeszcze? Nie biegamy do wody, nie staramy się tej osobie za wszelką cenę ratować. Przede wszystkim informujemy kogoś z dorosłych jeszcze i w miarę możliwości, jeśli mamy coś pod ręką, gdzieś w pobliżu, podajemy coś tej osobie. Wy jesteście w takim wieku, uwierzcie mi, że nie dacie rady tej osoby uratować. Osoba, która się topi, jeśli wy do niej umiecie podpłynąć, to ona będzie się was łapać i będzie was wciągała pod wodę. Ta osoba. Także dojdzie do tego, że wy i ta druga osoba niestety możecie tego nie przeżyć. Dlatego lepiej jest podać coś tej osobie niż po nią biegać i próbować do niej dopłynąć i ją ratować. Przede wszystkim po pierwsze to wzywamy pomoc, tak? My jeśli dojeżdżamy do takich działań, to jest coś takiego jak rzutka ratownicza. Kolega wam pokaże. I w pierwszym momencie taką rzutkę rzucamy prosto do tej osoby, której się dzieje krzywda. Jeśli ta osoba tej rzutki nie złapie, to wtedy zakładamy taką bojkę. Jest tam specjalna taka taśma.
I niestety, ale my musimy biegać i tą osobę ratować. Jeśli ta osoba jest daleko, na środku jeziora, no to mamy coś takiego jak łódź motorowa. Oczywiście zawsze z nami jedzie. I praktycznie w biegu tą łódź ładujemy i tą łodzią, że tak powiem, zasuwamy, żeby tą osobę uratować. Dobra, podsumowując to wszystko, chciałem was prosić tak naprawdę, żebyście pamiętali. Widzicie, jeszcze jedną rzecz zapomniałem, a to was się tyczy. Bo jesteście już w takim wieku, nie? Chłopacy też tam właśnie, też tam. Że jest kto silniejszy, kto dalej przepłynie i kto odważniejszy, nie? A wiecie, jak to się kończy? Wy może nie wiecie, ale ja wiem. Niestety, w wielu przypadkach kończy się to tragicznie. I pomyślcie, zanim wejdziecie do wody, zanim gdzieś tam ktoś próbuje jakieś trawy podpalać, a nie daj Boże, jak sobie to piwko wypijecie, bo na pewno nie wierzę, że nie pijecie. I po takim piwku zaczniecie się zakładać, kto gdzie przepłynie, kto gdzie przejdzie. Bo później tak naprawdę to nie jest dla nas przyjemność. Uwierzcie nam, że to dla nas jest, nie jest żadna przyjemność, jeśli musimy jechać i ratować któregoś z was. I satysfakcja jest, jeśli nam się uda, owszem, ale przykrość jest, jeżeli się nie uda. I tak jak powiedziałem na początku, ta przykrość nas wszystkich też dotyka, ale najbardziej kogo dotknie? Tak, właśnie waszych rodziców. I o tym powinniście pamiętać. Dobra. To dziękuję ślicznie i mam nadzieję, że chociaż jedne słowo, te, które powiedziałem, jeśli będziecie jakieś mieli takie właśnie zakłady między sobą, że ktoś wspomni i jednak nie dojdzie do tej tragedii. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wiktor Szulko za ciekawe projekcje, za pokazy. Dziękuję młodzieży i dzieciom za wysłuchanie naszych wskazówek. Weźcie to do serca, macie jedno życie. To odwagę na głowie mieć w wakacje, będzie bezpiecznie i zdrowo na sportowo i 4 września zamiast do waszej szkoły. Zapraszam pan dyrektora szkoły na podsumowanie tego. Bardzo serdecznie podziękować naszym zaproszonym gościom. Bardzo, bardzo dziękujemy za przekazanie tych cennych informacji dotyczących bezpiecznych wakacji. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy